Jest potrzeba wzmocnienia kontroli państw członkowskich nad procesami decyzyjnymi w Unii Europejskiej. O, przyjdź do mnie, błagam cię. Przyjdź do mnie, błagam cię. Od lipca to chyba Krzysiek pisze. Co? Grudzień, Krzysiek napisał. Usiądź tu i zobacz. Tu mi wyskoczyło, ale się schowało, no. Polska przejęła przewodnictwo w grupie. To pierwsze spotkanie w Warszawie. Tematów do omówienia sporu. Szefowie rządów czwórki poruszyli kwestie bezpieczeństwa oraz zastanawiali się, jak powinna wyglądać Unia. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że Unia Europejska musi wrócić do swoich. Bo on może myśli, że ty nie chcesz przyjechać do niego, nie? Bardziej koncentrować się na sprawach. Z tego telefonu napisałem, że zabiję, ale włączyłem. Unia Europejska powinna wyciągnąć wnioski z Brexitu i bardziej słuchać głosu narodowych parlamentów. Noty do premier, bo aż tak, daj mi spokój. Potrzebne są reformy, których Unia nie może zobaczyć. Ja już o szczyt w Bratysławie powinien zatem skupić się na to, ale z błahego powodu, dziecko. Ja tam więc dzwoniłem autobusie, żeby to jakiś poważny problem był. Daj spokój, na wojnie ludziom głowę urywa. A tutaj nic się nie dzieje. Ostatecznie odpowiedź na to pytanie będzie sprecyzowana na kolejnym szczycie grupy wyszehradzkiej na przyjemnej się. Choroba, proszę pani. Wydaje się, że najlepszym wyjściem będzie tu powrót do dawnej roli instytucji europejskich, podkreśla premier Czech Bohuslav Sobotka. Uważamy, że ważną rolę musi odgrywać Rada Europejska, która zrzesza poszczególne kraje i musi być wyważona pozycja między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską i Radą Europejską. Premier Czech zwraca również uwagę, że jednym z priorytetów europejskiej wspólnoty powinno być bezpieczeństwo zarówno w zakresie terroryzmu, jak i polityki migracyjnej. To zdecydowane stanowisko prezentuje Viktor Orban, premier Węgier. Komisja Europejska przedstawiła teraz 7 punktów zarysu nowej polityki migracyjnej, które są nie do przyjęcia. To są punkty sprzeczne z oczekiwaniami członków, na pewno Węgier. Dlatego dziś jedyny możliwy dla Unii scenariusz to silniejszy głos z państw członkowskich i ich obywateli. Tylko taka Unia ma przed sobą przyszłość, uważają szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej. Wyraźnie widać, że w ostatnich miesiącach współpraca w ramach grupy się intensyfikuje, mówi dr Aleksander Kozicki. Wydaje się, że Grupa Wyszehradzka, która na przestrzeni lat miała lepsze i gorsze dni, dzisiaj przeżywa swoisty renesans. Potencjały polityczne czterech krajów łączą się i w związku z tym stajemy się bardziej podmiotem niż przedmiotem gry politycznej. To dobrze, że po zastoju w czasie poprzednich rządów ta współpraca ożywa, oceniają eksperci. Dziś silny głos państw Europy Środkowej jest potrzebny szczególnie w kwestiach imigrantów i przyszłości Unii, ocenia socjolog dr Mirosław Boruta. Można tę całą inicjatywę uznać za bardzo dobrze rokującą. Jeśli do tej inicjatywy dołączą, a być może dołączą inne kraje, tu w tym kontekście wymienia się chociażby Rumunię i Bułgarię, to to może być znakomita przeciwwaga dla pomysłów, powiedzmy sobie, tej bardziej zachodniej części Europy. Grupa Wyszehradzka śmiało może dziś pretendować do miana jednego z decyzyjnych ośrodków Unii, tym bardziej, że pomysły, które powstają w tej części Europy, odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców kontynentu. Wielka Brytania nadal będzie naszym sojusznikiem, deklaruje premier Beata Szydło. Brexit stawia przed nami szereg wyzwań, między innymi w kwestii zabezpieczenia interesów Polaków mieszkających i pracujących na wyspach. Premier przedstawiła dziś w Sejmie informację w sprawie działań rządu po Brexicie. Brexit to nowa sytuacja, z którą muszą poradzić sobie politycy brytyjscy, unijni, ale także polscy. Nikt z nas chyba nie ma wątpliwości, że Brexit to jest przede wszystkim podsumowanie punktu, w którym dzisiaj znalazła się sama wspólnota. W Sejmie premier Beata Szydło przedstawiła kierunki polityki rządu wobec tej międzynarodowej sytuacji. Przed rządem stoi decyzja o ułożeniu relacji z Wielką Brytanią, dotychczas strategicznym partnerem dla naszego kraju w Unii Europejskiej, podkreśla politolog profesor Piotr Niwiński. Ważny sojusznik w wielu głosowaniach, ważny sojusznik w polityce polskiej, przestanie istnieć. To może być dla Polski pewien problem. Niezależnie od wyboru Brytyjczyków dotyczącego członkostwa w Unii Europejskiej, powinniśmy nadal ten sojusz przyjaźni współpracy podtrzymywać. Aha, już wiem. Rząd w Warszawie nie będzie naciskał na Londyn, aby jak najszybciej wszczął procedurę opuszczenia struktur unijnych.
Jak mówi premier Szydło, najpierw należy się dobrze przygotować do negocjacji dotyczących warunków przyszłej współpracy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Podczas tych rozmów trzeba uregulować wiele spraw. Swoboda przepływu osób, w tym uznawanie kwalifikacji zawodowych. Ja tu nic nie robię, normalnie robię to, co wiesz. Udział Zjednoczonego Królestwa finansowanym w Unii Europejskiej. To będzie wyzwanie dla polskiego rządu, bo wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty będzie miało istotny wpływ na budżet Unii Europejskiej. Luka w unijnej kasie wyniesie 10 miliardów euro. Nie sądzę, żeby w jakikolwiek sposób Brexit wpłynął na Unii Europejskiej. Raczej płatnik dość istotny Unii Europejskiej odchodzi z tej instytucji. W związku z tym Polskę raczej mogą czekać trudne chwile gospodarcze. Podczas negocjacji z Londynem rząd zapowiada zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację Polaków w Wielkiej Brytanii. Oczekuję na bliskiej współpracy z władzami brytyjskimi w kwestii zapobiegania incydentom o charakterze ksenofobicznym, których ofiarami w ostatnich tygodniach padli m.in. obywatele polscy. Wyjście Brytyjczyków z Unii Europejskiej będzie miało też poważne konsekwencje geopolityczne, mówi profesor Tadeusz Marczak. Należy się obawiać wzmocnienia osi Berlin-Paryż, dalszego biurokratyzowania i centralizowania Unii Europejskiej i przede wszystkim dryfu tego duetu niemiecko-francuskiego w kierunku Rosji. Politycy unijni muszą sobie ponownie odpowiedzieć na wiele pytań, nie tylko o relacje z Wielką Brytanią, ale także o kształt Unii Europejskiej. Bo dotychczasowe odpowiedzi dotyczące przyszłości wspólnoty nie przekonują już Europejczyków. Prawie 40 tysięcy funkcjonariuszy wszystkich służb będzie czuwać nad bezpieczeństwem pielgrzymów, którzy przyjadą do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Już teraz w polskich diecezjach przebywa kilkadziesiąt tysięcy gości z zagranicy. Wszystkie służby, które będą dbały o bezpieczeństwo uczestników Światowych Dni Młodzieży, deklarują pełną gotowość, zapowiedział szef MSWiA, minister Mariusz Błaszczak. Służby zdały już egzamin podczas szczytu NATO w Warszawie. Są dodatkowe patrole, ponad 7,5 tysiąca funkcjonariuszy, również w rejonach nadgranicznych funkcjonariusze Straży Granicznej. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży. Wszystkie działania są koordynowane z Centrum Dowodzenia Policji w Szczytnie. Nad bezpieczeństwem Ojca Świętego i osób, które będą mu towarzyszyć, będzie czuwać 800 funkcjonariuszy BOR, podkreśla szef służby pułkownik Andrzej Pawlikowski. Zapewniam, że bezpieczeństwo Ojca Świętego, kierowny rząd, a także innych służb jest, no jest na najwyższym poziomie. Niezwykle ważna jest ochrona granic Polski. Zawiesiliśmy mały ruch graniczny, przywróciliśmy kontrolę graniczną na granicach w strefie Schengen. Służby graniczne od 4 lipca zatrzymały ponad 160 osób. W zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży włączyli się również strażacy. Tylko w Krakowie będzie ich 3 tysiące. I na Błoniach nasz komponent medyczny, tak zwany szpital medyczny, na przeciwwypadek taki objęć będzie tam się znajdował. Tymczasem Ministerstwo Środowiska, którym kieruje profesor Jan Szyszko, przygotowało przewodnik Cud Natury, Dar Spotkania, który ma promować naszą piękną przyrodę w Polsce. Będzie on dostępny w wersji tradycyjnej i w formie aplikacji. Chcieliśmy pokazać, że Polska to nie tylko piękna z tymi cudzysą, ale również w innych miejscach. I myślę, że ta książeczka pozwoli zmysłowić sobie, że Polska to unikat pod względem zasobów, żywych zasobów przyrodniczych, gdzie człowiek odgrywa wielką rolę. Specjalną aplikację dla pielgrzymów przygotował też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będą w niej udostępniane nie tylko wiadomości o warunkach atmosferycznych, ale także informacje o izolacyjności odzieży. To jest informacja, jak należy się ubrać, żeby odczuwać komfort termiczny podczas spotkań z Ojcem Świętym albo modlitwie. Aplikacja będzie dostępna w 8 językach na wszystkie urządzenia mobilne. Senat zatwierdził decyzję Sejmu o powołaniu doktora Jarosława Szarka na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Nowy prezes zostanie jutro zaprzysiężony przez Sejm. W poniedziałek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej rekomendowało Sejmowi doktora Jarosława Szarka na stanowisko prezesa Instytutu. Dziś szef Kolegium profesor Jan Draus podkreślał w Sejmie, że doktor Szarek jest dobrze przygotowany do pełnienia tej funkcji. Daje rękojmię podniesienia prestiżu Instytutu Pamięci Narodowej. Już dobrze, już ci przeszło. Przeszło mi, a wczoraj kultura osobista, klarowność ocen,
Znajomość celów i funkcjonowania tej instytucji. Nie możesz przyjąć na muszalę. Merytorycznym przygotowaniu kandydata. No ale o, jesteś u niego gościem. Sejm zatwierdził gdzieś tą kandydaturę. Lepiej, żeby on ci zamordował, niż ty jego. Jarosława Szarka na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Głosowanie poprzedziła jednak burzliwa dyskusja. Kandydatura pana doktora Jarosława Szarka na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nie powinna nigdy paść w tej Izbie. Mówił poseł Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej. Platformę skierowała Nowoczesna. Wybieramy człowieka mocno zideologizowanego, o jednoznacznie... U niego herbatę pić? ...skrystalizowanych... A co, nie masz plany? ...skrystalizowanych i od tak na publicznie wyrażanych w poglądach politycznych. Mało jest osób takich, które no w sposób tak długiej działalności naukowej, publicznej, można tak niewiele zarzucić. Chciałbym, żeby państwo odnieśli się do dorobku naukowego i działalności publicznej pana doktora. Odrzućcie państwo tą tendencję do opozycji totalnej, do walki politycznej, do destrukcji. Poprzyjcie kandydata. Apelował poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. Klub Kukiz 15 podziela wizję funkcjonowania IPN-u, jaką przedstawił dr Jarosław Szarek. Padły jednak zarzuty o upolitycznienie instytutu. Instytucie Pamięci Narodowej macie 100% w kolegium i macie swojego prezesa. Platforma Obywatelska chciała za wszelką cenę zablokować kandydaturę doktora Szarka, wykorzystując do tego wypowiedź historyka w sprawie mordu w Jedwabnem. Doktor Szarek na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości podkreślał, że odpowiedzialność za te zbrodnie w pełni pada na niemiecki totalitaryzm. Jesteście państwo, rozumiem, wyznawcami tego, żeby w Polsce rozpocząć rzeczywiście trwałą wojnę z prawdą historyczną. Nie może być tak, że państwo będziecie swoją ideologią zarażać każdą instytucję polskiego państwa. Podobną narrację przyjął PSL. Historia powinna nas łączyć, szanowni państwo, a nie być instrumentem do pogłębiania dalszych podziałów. IPN ma w końcu szansę stać się narzędziem polskiej polityki historycznej, bronił kandydatury doktora Szarka poseł Robert Winnicki. Odniósł się także do zarzutów dotyczących Jedwabnego. Odpowiedzialność, tak, i są to prawdziwe słowa, odpowiedzialność za tą zbrodnię ponoszą Niemcy, którzy przymusili do tego, którzy zorganizowali również do tego polskich mieszkańców Jedwabnego. I to jest prawda historyczna. To jest prawda, którą państwo polskie powinno na arenie międzynarodowej bronić. Ale zanim tą prawdę historyczną i polską politykę historyczną... Kurczaczku, zobacz, oni się cały czas kłócą. Musimy wygrać bitwę o historię i bitwę o pamięć w Polsce, bo jak widać, jestem bardzo źle również na tej sali. By doktor Jarosław Szarek mógł objąć urząd prezesa IPN-u, wybór musi jeszcze zatwierdzić Senat. Senat przyjął nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, proponując kilkadziesiąt poprawek. Nad projektem już pracują sejmowe komisje, co oznacza, że z końcem tego tygodnia parlament zakończy pracę nad nowymi zasadami funkcjonowania Trybunału. Zasadami opartymi na ustawie z 1997 roku, które bez zastrzeżeń funkcjonowały przez wiele lat. Niestety Platforma Obywatelska znów krzyczy o łamaniu demokracji i to nie tylko w sejmowych korytarzach. Do politycznej rozgrywki włącza także samorządy. Senat przyjął nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym z niemal 30 poprawkami zgłoszonymi przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, dziękuję bardzo za tą demonstrację i bardzo proszę o powstrzymanie się od takich demonstracji, bo one są nie na miejscu. Senat odrzucił wszystkie poprawki złożone przez senatorów opozycji. Uważam, że odrzucenie tych poprawek przez PiS oznacza, że PiS wybiera wojnę zamiast kompromisu i pokoju. Wybiera wojnę nie tylko tu w Senacie, ale z całym światem. Nie wojnę, tylko wszystkich poprawek złożonych przez opozycję sparaliżowałoby pracę Senatu, ocenia prawnik Piotr Gaglik. Opozycja używa argumentów politycznych do, użyję takiego pojęcia, przytrzymania sprawy. Wprowadzenie pomysłu 60 poprawek do tak ważnej ustawy jest drobnym nieporozumieniem, bo wiadomo, że takie poprawki proceduje się o wiele dłużej niż wymaga, podkreślam, niż wymaga to sprawa. Senatorowie Platformy Obywatelskiej przekonywali, że nowe przepisy są niezgodne z konstytucją i nie rozwiązują obecnego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Całkowicie zamuli to
i uniemożliwi normalne funkcjonowanie Trybunału. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zapewniają, że nowe przepisy umożliwią normalizację prac Trybunału Konstytucyjnego. W naszym głębokim przekonaniu jest to dobra ustawa. Jest to ustawa, która po pierwsze wraca do procedury z 1997 roku. Po drugie, konsumuje szereg postulatów, które pojawiły się w przestrzeni publicznej dotyczącej działalności Trybunału Konstytucyjnego. Ale liderzy Platformy Obywatelskiej za wszelką cenę chcą podtrzymać polityczny konflikt wokół Trybunału nie tylko w parlamencie, ale i w samorządach. Władze Gdańska walczą z pomorskim wojewodą. Dziś Rada Miasta zajęła się skargą na decyzję wojewody, który unieważnił jej apel w sprawie respektowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Złożę w imieniu Rady Miasta, jeżeli będzie taka uchwała, będzie taka wola, skargę. Będziemy testować, jak funkcjonują resztki demokratycznego państwa prawa. Radni Platformy Obywatelskiej przeforsowali dziś taką uchwałę, która upoważniła prezydenta Gdańska do złożenia skargi. Paweł Adamowicz nie szczędził w czasie miejskiej sesji epitetów pod adresem rządu. Według niego krytyka prezesa Trybunału to przejaw postbolszewickiej mentalności i próba spychania Polski we wschodni barbarzyński system. To nie rząd, lecz opozycja destabilizuje państwo, odpowiadała radna Prawa i Sprawiedliwości Anna Kołakowska. W sytuacji, gdy Europa przeżywa poważny kryzys społeczny, kiedy w Europie toczy się wojna z islamistami, kiedy niemal każdego tygodnia dowiadujemy się o zamachach terrorystycznych, wy chcecie destabilizować państwo polskie. Według słów prezydenta Pawła Adamowicza mamy w Polsce trudne czasy i będą jeszcze trudniejsze. Najbliższe miesiące mogą być trudne, ale dla pomorskiego polityka związanego z Platformą Obywatelską. Z jednej strony przed Sejmową Komisją Śledczą prezydent Gdańska będzie musiał wyjaśnić swe powiązania z Amber Gold, z drugiej strony wytłumaczyć się ze zgromadzonego majątku. Nie od dziś media piszą o setkach tysięcy złotych z niewyjaśnionych źródeł i notorycznych błędach w oświadczeniach majątkowych. Na Jasną Górę zaczynają docierać piesze pielgrzymki. W tym roku dla wielu grup Częstochowa nie będzie ostatnim celem pielgrzymki. Kurczaczku, a na tą operę też tak samo logować? Na jasnogórskie wały jak do Facebooka? Pielgrzymka. Weźmy. Wyruszyli 3 lipca z Helu, aby po 19 dni. No nie wchodziło, to więc, ale to się zawsze może. Kaszubska pielgrzymka to najdłuższa piesza pielgrzymka w Polsce, a w tym roku będzie jeszcze dłuższa. Trasa wyniesie łącznie 777 km. Wyjątkowo Częstochowa nie jest ostatnim przystankiem pielgrzymów. W tym roku z tym wyjątkowym celem jest udział na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Ponad 200-osobowa pielgrzymka dotarła do Częstochowy, a wraz z nimi grupka katolików z Białorusi. 640 km marszu w słońcu, wietrze i deszczu, a to jeszcze nie koniec trasy. O jej wydłużeniu zadecydowano 5 lat temu, kiedy papież ogłosił Kraków miastem najbliższych Światowych Dni Młodzieży. Hasłem tegorocznej jubileuszowej kaszubskiej pielgrzymki jest Droga do Źródła. Wszystko się zaczęło i cała historia zbawienia jest zaczyna się od tego, że Pan Bóg jest miłością. Nasza refleksja idzie ku miłosierdziu, dlatego że tam zmierzamy i to będzie, można powiedzieć, szczyt. Ale dopełniony przez wielkie święto młodych, w które chcemy się włączyć. Ale to co, co rób swoje? Nie byli do Matki Bożej w różnych intencjach, z podziękowaniami oraz licznymi prośbami. Przez tego Pawła? Nie. Żeby pokój na świecie był między sobą. Ten tam temat przerabiamy, żeby w rodzinach była zgoda. Ale jemu? Ja. A ty po co? Swoje rodziny, zwłaszcza moich najbliższych. Pomimo a, jesteś chory. Zmieniętych mięśni i ogólnego zmęczenia, pielgrzymi nie rezygnują. Zamierzają dotrzeć do Krakowa i uczestniczyć w światowych rekolekcjach z papieżem Franciszkiem. Wybieramy się do Krakowa, taki był plan od początku. Ja się do Matki Bożej Częstochowskiej, wiem, nie taki urażony, trochę... bolesny, ale to niczego strasznego. Idziemy dalej do Krakowa. Tam będzie zostawiać Tatum Łowskim już za kilka dni, 25 lipca, pielgrzymi dotrą do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Tam wspólnie będą czekali na spotkanie masz młodych swoich z papieżem. Dziecko. Dla informacji dnia Małgorzata Czerniecka, Częstochowa. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tu z Papem Jasnogórskim. Do zobaczenia. 188 270.
nocy na północnym wschodzie Polski zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzie to hasło wpisać? Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie w rejonie Sudetów i Bezkidu Śląskiego początkowo zachmurzenie okresami duże. Miejscami przelotne opady i burze, stopniowo zanikające. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni, stopniowo górskich około 9. Wiatr na północy i wschodzie kraju słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, północny. Na pozostałym obszarze słaby, zmienny. Jutro na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie oraz miejscami w Karpatach zachmurzenie okresami duże i przelotny deszcz. W Tatrach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu do około 25 w centrum i do 28 miejscami na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północny na południu oraz w centrum miejscami słaby, zmienny. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali.